O, jesteśmy przy wejściu wąwozu korzeniowego. Spróbuję Państwu pokazać pewne nieprzyjemne rzeczy, które towarzyszą tu od lat. Nikt nie zwraca na nie uwagi. Pierwsza rzecz, brak oznakowania, gdzie w tym miejscu ewidentnie powinno być oznakowanie. Ale istotniejszą rzeczą, która się rzuca, to jest brak toalet. Kosze, jak widać, stoją. Tu jest legenda o wąwozu. Samochodzik stoi, ale tu przejdziemy. Nie dotyczy rolników znak. Super. Trochę reklamy. Knajpa korzeniowa, bardzo fajne miejsce, ale jak widzimy, nikt z miasta, z magistratu nie zadbał o to, aby w tym miejscu, gdzie dziennie przywożonych jest masowo setki, jak nie tysiące ludzi, brakuje toalet. I tu widzimy, bardziej czuć niż widać, ale już Państwu pokazuję, strumyki ludzkiego moczu. Niekiedy jest tak, że tędy ciężko jest po prostu przejść, ponieważ ludzkie kopy uniemożliwiają swobodne przejście. I to jest sytuacja taka, że w tym momencie wąwóz przypomina miejsce, jakby przeszła tu armia chińska. I tak w rzeczywistości jest. Niczym nie przypomina historycznego wąwozu, jaki był tutaj nawet 20 czy 30 lat temu. Powygrzebywane jamy. Oczywiście to się wszystko dzieje za zgodą zarówno przewodników, jak i osób, które oprowadzają grupy wycieczkowe bądź indywidualnych turystów. Nigdy wcześniej wąwóz ten nie doznał tyle upokorzeń i dewastacji, co w ostatnich 15 latach. W tym miejscu w 1975 roku był kręcony przez Telewizję Polską cykl filmów, raczej widowisk Łąki Leśmiana w rolach głównych Daniel Olbryski. Statystami byli mieszkańcy zarówno dołów, wtedy jeszcze nie było ulicy, i gór. Przez lata wąwóz służył jako dojazd do miejscowości Góry Drugie i dalej w prawo w kierunku Gór Trzecich, w lewo w kierunku Gór Pierwszych i miasta. Obecnie jest nieprzejezdny,
tak jak już mówiłem, w sposób masowy dowożone są tutaj turyści przez komercyjne spółki, w cudzysłowie, które masowo dowożą gości odwiedzających miasto. Dekady temu była, tu było o wiele więcej drzew. Powodowało to, że nawet w słoneczny dzień, tak jak dzisiaj, tu było ciemno, mrok. Chodziliśmy do szkoły, to mieliśmy tutaj gęsioskórkę. Oczywiście ze strachu. Zbliżamy się do wąwozu, gdzie w 1985 roku Andrzej Wajda kręcił sceny do Kroniki Wypadków Miłosnych. O, wyjazd, który też kiedyś służył do pola. A to jest jedno z miejsc, gdzie przewodnicy wskazują jako toalety doraźne, aby mogły dzieci i osoby załatwiać swoje potrzeby na polach, a raczej u górach. Także to jest smutna rzeczywistość, która jest akceptowana przez wszystkie strony. Zarówno magistrat, jak i przemysł turystyczny Kazimierza Dolnego. Nikt nie kwapi się, żeby postawić dwa tojtoje, jeden od góry, drugi na dole, żeby w jakiś cywilizowany sposób, nie urągający godności ludzkiej, przyjmować gości. Tak to wygląda. O, jeszcze parę metrów i pokażą się pierwsze zabudowania gór. Oczywiście był pomysł utwardzenia wąwozu i lata temu, i nie tak dawno. Opinia publiczna nie tylko Kazimierza, ale całej Polski była zbulwersowana. Jest o tyle to kuriozalne, że w przypadku, kiedy podobne zabiegi mają być robione w sąsiednich wąwozach, nikt szat nie rwie. A tu mamy fragment betonów. I też to oczywiście jest jako norma. I nikt nie zwrócił uwagi, że to jest tak naprawdę może nie tyle niepotrzebne, co nie koliduje, albo jest niezauważone przez, jak to mówię niejednokrotnie, elity. Albo lokalny establishment. I to są zabudowania, pierwsze zabudowania miejscowości Góry. Wszystko zarośnięte. Kiedyś to były piękne przestrzenie widokowe. Stąd było widać drugą stronę Doliny Grodarza, gdzie po obu stronach i na wzgórzach znajdowały się domy. Także taki to jest tego efekt. Pola uprawne stały się lasami.
niestety. To tak w olbrzymim skrócie. Zobaczymy, jaka reakcja będzie władz miasta. Czy zadbają o to? O, tutaj fajne pewnie jakieś miejsce kultu, obrzędów, nie wiem. Zobaczymy, czy będzie reakcja władz miasta. Może jakoś uda się wspólnym wysiłkiem ustawić dwa tojtoje. Uważam, że teraźniejsze swawojki powinny być zakupione przez tak zwanych meleksiarzy, którzy tutaj zbijają fortunę na tym przemyśle. O, tak to wygląda. Dziękuję Państwu.